Jakie są najlepsze pluginy do ChatGPT? Cześć, z tej strony Janek i w tym wideo pokażę Ci moim zdaniem najlepsze pluginy do czatu GPT, które warto mieć zainstalowane. Zacznijmy od tego właściwie, czym są pluginy w ChatGPT. Otóż są to, można powiedzieć, takie indywidualnie dopasowane czaty, które mają się specjalizować w wykonywaniu jakiejś czynności, na przykład analizie dokumentów PDF, czy też na przykład rozwiązywaniu zadań matematycznych, jakichś zaawansowanych, albo tworzeniu wykresów. Przejdźmy teraz od razu na stronę czatu GPT i pokażę Ci, jak aktywować pluginy, bo domyślnie one nie są aktywne i trzeba włączyć wersję beta, aby móc je w ogóle włączyć i aktywować. Ok, zacznijmy od tego, jak aktywować pluginy w ChatGPT. Więc jeśli masz już zainstalowany ChatGPT 4, to tu do góry masz możliwość przełączania się pomiędzy czwórką, 3,5 albo pluginami. Jeśli jeszcze nie masz tutaj tej opcji pluginy, to musisz po lewej stronie wybrać tutaj Twoją nazwę użytkownika, a następnie wziąć ustawienia i beta. Teraz wchodzisz w zakładkę funkcje beta i musisz je aktywować. W momencie, kiedy zostaną one aktywowane, powinien automatycznie pojawić się tutaj właśnie możliwość wyboru pluginów. Jeśli tego nadal nie masz, to odśwież stronę, to powinno rozwiązać problem. Następnie, kiedy wybierzesz sobie tutaj te pluginy, to tu obok pojawi się tobie okienko, z którego możesz wybierać właśnie aktywne pluginy, które masz już zainstalowane. Jeśli ich jeszcze nie masz, to tutaj wtedy klikasz sobie w przeglądanie pluginów i masz listę wszystkich dostępnych rozszerzeń. Możesz ich właśnie wyszukiwać tutaj za pomocą tego pola, albo sortować poprzez popularność, najnowsze, albo wszystkie, lub też te, które masz zainstalowane. Jak zainstalować taki plugin? Ja proponuję Tobie wpisać tutaj jakieś rozszerzenie. Możemy zacząć od rozszerzenia Kajak. Kajak. Ok, no i znalazł się nam Kajak. Aby zainstalować, tutaj klikasz instaluj. Tak, widzisz, ja już mam to zainstalowane, dlatego nie ma tego zielonego przycisku, tak jak było w przypadku na przykład tych tutaj niedostępnych nowych pluginów, tak na przykład tutaj, no to mamy opcję odinstaluj. Dlatego sobie tutaj kliknij i go zainstaluj. Już Ci pokazuję, jak korzystać wtedy z takiego pluginu. Najpierw może Ci powiem, co w ogóle robi ten plugin Kajak. Plugin Kajak, tak jak wyszukiwarka i porównywarka lotów, umożliwia łatwy i szybki kontakt właśnie z czatem w poszukiwaniu dobrych lotów czy też hoteli. Działa to mniej więcej tak, jakby to był nasz prywatny asystent z biura podróży, którego możemy poprosić o znalezienie odpowiedniego lotu czy też właśnie hotelu. Działa to naprawdę rewelacyjnie. Więc żeby aktywować Kajak czy też inną wtyczkę, to klikasz w to miejsce i tu musisz z listy wyszukać Kajak. Ważne, możesz maksymalnie jednocześnie używać trzech wtyczek. Zobacz, mamy już jedną, drugą, już nie możemy dodać, przepraszam, trzecia już gdzieś pewnie jest tutaj niżej włączona, tak jak widzisz tutaj, więc nie możemy dodać czwartej, bo jest error. No dobra, teraz w takim razie pokażę Ci, jak skorzystać z takiej wtyczki, na przykładzie właśnie na przykład tej wtyczki tutaj Kajak. Większość wtyczek zwiększa po prostu swoją funkcjonalność. Są specjalnie spersonalizowane pod względem komend, jakiegoś działania, a niektóre właśnie tak jak Kajak na przykład łączą się z zewnętrzną bazą za pomocą na przykład API, tak jak w przypadku tutaj Kajaka. Więc napiszmy, powiedzmy, że szukam, znajdź mi lot z Poznania do dowolnego miasta w Europie do 100 dolarów w styczniu na 4 do dni. 6 dni, tak jest. Coś jeszcze chcemy dodać? Lot ma być bezpośredni, no ale to będzie standardowo pewnie. 4-6 dni w styczniu. Ok, możemy jeszcze dodać opcję plus minus jeden dzień, tak? Termin, elastyczny termin. Podróż może się o jeden dzień lub wrócić o jeden dzień. No, trochę masło maślane, ale wiecie, o co chodzi, czat będzie też tym bardziej tutaj rozumiał. No i dajemy mu Enter, albo tutaj klikamy Szukaj. To sobie trochę przesunę, bo nie mogłem w to kliknąć. Dobra. I tak jak widzisz, w tym miejscu już nam się czat łączy z Kajakiem, z jego bazą danych. I tu dostajemy propozycję lotów.
Pierwszy mamy lot 26 stycznia i powrót 31 stycznia. I możemy tutaj lecieć za 91 dolarów. Więc fajnie. I to jest lot z Poznania do Barcelony. Więc fajnie. No i dalej mamy kolejne propozycje. Co ciekawe, możesz oczywiście dalej tak ze standardowym czatem kontynuować tą rozmowę, pytać go o kolejne rzeczy, kolejne miejsca. Bardzo możliwe, że również da się to zorganizować, że wylot ma być z Poznania, a powrót może być do dowolnego miasta w Polsce. Także jest tutaj naprawdę sporo możliwości, a tak widzisz, tutaj także jest sporo lotów tam teraz z Poznania do 100 dolarów, także naprawdę fajnie. Jeżeli już właśnie wybierasz sobie któryś z tych lotów, no to wystarczy, że klikniesz sobie tutaj i automatycznie przechodzimy na stronę i ten, tu już jest automatycznie wczytany nasz ten wynik, którego szukamy, który nam zaproponował czat, czyli mamy z Poznania, tak jak widzisz, do Krakowa, czemu Krakowa? Aha, bo kliknąłem pewnie w Kraków, tak jest. No i proponuję nam jakieś rozwiązanie, tak, kliknąłem pewnie tutaj w Kraków, a tu wyżej mamy Barcelonę. No ale wiesz o co chodzi, dokładnie terminy, dokładne daty, wszystko bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście szukasz innych lotów, to po prostu tak się komunikuj z czatem. No dobra, mamy już przykład, jak to działa, jak to łączy się z zewnętrznymi bazami, więc pora przejść do kolejnych wtyczek, które warto mieć gdzieś zainstalowane. Skupimy się tutaj głównie na wtyczkach do marketingu, ale będą też inne rozszerzenia. Jeśli chcesz poznać inne rozszerzenia, na przykład do tego, jak grać w szachy z czatem GPT, no to możesz zerknąć na mój wpis na blogu. Tam podzieliłem się ponad 20 wtyczkami, które mogą Cię zainteresować. No dobra. Więc wracamy tutaj do góry i po kolei pokażę Ci i omówię, jak działają te wtyczki, które ja tutaj mam zainstalowane. Smart Slides to jest wtyczka, która umożliwia Ci stworzenie slajdów. Czyli na przykład chcesz stworzyć prezentację na jakiś temat, niech to będzie na przykład sztuczna inteligencja, no to wtedy po prostu podajesz mu temat, co ma być, ile slajdów i on automatycznie Tobie pokaże, jaki ma być temat, zaproponuje opis, a także grafikę. Fajnie, bardzo możesz to później połączyć, bo możesz powiedzieć, żeby wygenerował Ci właśnie taką tematycznie pasującą grafikę albo do slajdu pierwszego, slajdu drugiego, albo dokładnie z tą komendą, którą tutaj czat Tobie zwróci, Tobie zaproponuje. Wtyczka do tworzenia reklam też jest tutaj całkiem ciekawa, fajnie można ją wykorzystać, jednak myślę, że tutaj zdecydowanie dla każdego wtyczka, która jest przydatna i takim w zasadzie obowiązkowym pluginem, który warto mieć, no to jest AI PDF. Takich wtyczek jest tutaj wiele, one działają bardzo, bardzo podobnie. Jej zadaniem jest zrozumienie dokumentu PDF i na przykład streszczenie go później Tobie albo odpowiedzenie na pytania. Aktywujemy wtyczkę standardowo tutaj, no a następnie potem albo dajemy link do dokumentu, albo jeżeli jest taka możliwość, to go wklejamy tutaj poprzez załącznik. Kiedy można takie coś wykorzystać? No na przykład, kiedy podpisujesz umowę z klientem i nie chcesz czytać całego tego prawniczego języka 50 stron, to wrzucasz to do czatu i prosisz, na przykład, powiedz mi, jakie są zobowiązania wobec mnie jako wierzyciela, albo jakie są zobowiązania wobec mnie, jako chodzi o wykonawcę tego zlecenia, tak? Co będzie od mnie wymagane, jakie są kary umowne. I zamiast przebijać się przez to wszystko, próbować złączyć i tak dalej, to czat ci to wszystko fajnie podsumuje i odpowie na Twoje pytania. Możesz nawet zadać takie ogólne pytanie, co jeszcze powinienem wiedzieć. To jest moim zdaniem bardzo fajne polecenie, no bo ono daje taki ogólny obraz i możesz Cię zainspirować do zadawania kolejnych, bardziej konkretnych pytań. No dobra, kolejna wtyczka. Swoją drogą, nie wiem, czy zwrócić uwagę, pewnie tak, bo tutaj to się zmienia, przeskakuje, że najeżdżając na wtyczkę, tu z boku masz opis, co ta wtyczka także robi, co ona potrafi. Więc mamy tutaj wtyczkę do programowania. Jeżeli programujesz albo uczysz się programować, to tą wtyczkę, to rozszerzenie Tobie również polecam. Działa ona fajnie. Z tego, co zauważyłem, ma tu czat, przynajmniej tak w moich wynikach, działał bardziej skutecznie niż zwykły czat GPT. Czyli kiedy prosiłem go, żeby pokazał mi błędy w tym kodzie, albo czy można go zoptymalizować, albo coś w tym stylu, to wychwytywał więcej elementów. Nie był tak bardzo ogólny jak normalny czat, tylko dawał więcej przykładów, co można jeszcze poprawić, co można jeszcze zoptymalizować, te wskazówki bezpieczeństwa. Więc samo to aktywowanie tej wtyczki powinno już pomóc bardziej czatowi zrozumieć Twój program generalnie i bardziej się w to czuć, dać bardziej konkretne rozwiązania. Kolejne ciekawe rozszerzenie to jest Cold Email Generator. Czyli tak jak nazwa mówi, generator zimnych maili. Zimne maile to są takie, gdzie kontaktujesz się z kimś, kto nie spodziewał się tego kontaktu. Ktoś, z kim jeszcze nie miałeś tego kontaktu do tej pory.
Jest to bardzo ciekawa forma marketingu, a to rozszerzenie pomoże Ci przygotować cały, można powiedzieć, follow-up, całą taką strategię mail. Czyli odpowiadasz tam na kilka pytań, piszesz, co byś chciał, co oferujesz, kto jest Twoim głównym klientem i tak dalej, a następnie czat tworzy Tobie szablony, jak takie maile powinny wyglądać. No, czyli masz treść maila pierwsza, która ma zainteresować, druga, która przypomina, trzecia, która przypomina. I tam, jak dobrze pamiętam, w moim przypadku chyba doszło aż do 8 maili, czyli no trochę dużo, ja osobiście nigdy tyle nie wysyłałem, zazwyczaj już na trzecim, maksymalnie czwartym kończę, no bo jeżeli ktoś na 4 maile nie odpowiedział, to raczej ciśnięcie go 5, 6, 7, 8 może być bardzo niemile widziane, ale oczywiście to zależy wszystko od Ciebie, tutaj takie rozwiązanie jest, może zastosujesz któreś inne maile z kolejki, warto to przetestować, jeżeli używasz tej formy marketingu. Copywriter. To też bardzo, bardzo, bardzo fajne narzędzie. Ono nie tworzy bezpośrednio treści, tylko pomaga Tobie zoptymalizować to, co już masz zrobione. Myślę, że to jest genialne rozszerzenie dla właścicieli sklepów internetowych, no bo jeśli masz, powiedzmy, jakiś produkt, sprzedajesz ławeczkę treningową albo coś innego, lampę na przykład, no to wklejasz link do tego, tutaj rozszerzenia Copywriter, on czyta tą treść i analizuje, co warto byłoby tam jeszcze zmienić, dodać, umieścić, aby treść była jeszcze bardziej atrakcyjna dla użytkowników, no a tym samym lepiej się sprzedawała. Obowiązkowa wtyczka dla właścicieli sklepów internetowych i osób, które odpowiadają też za sprzedaż. Diagram. Bardzo fajne rozszerzenie do tworzenia diagramów. Jeżeli chcesz coś obrazować właśnie, przygotowujesz na przykład jakąś prezentację, to to rozszerzenie pomoże Ci przygotować właśnie jakieś tam ciekawe, fajne, ładne diagramy. Kolejne rozszerzenie, to myślę jako dodatek, po prostu tylko wspomnę, pomaga tworzyć mapy. Więc jeżeli tworzysz jakieś poradniki podróżnicze albo nie, po prostu chcesz, żeby była fajna grafika mapy, no to ChatGPT normalnie tworzy tą mapę taką. Może to nie być zgodne z prawdą, jednak to korzysta właśnie z zewnętrznego API, tak samo jak Kajak i tworzy nam tę mapę w bardzo fajnym stylu, w dokładnie tego wycinku, którego chcemy, więc jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Expedia. To narzędzie pomaga nam w zaplanowaniu całej podróży. Tak jak Kajak pomagał nam znaleźć lot, znaleźć hotel, to Expedia pomoże nam znaleźć właściwie miejsca do odwiedzenia, gdzie się zatrzymać, co warto zwiedzić, co warto wiedzieć o danej kulturze i wiele, wiele, wiele innych. Taki można powiedzieć asystent podróży. Bardzo ciekawe, przydatne rozszerzenie. Dalej, edytor obrazów. To rozszerzenie też jest tutaj, myślę, że bardzo przydatne dla właścicieli biznesów online, ale nie tylko, bo ma ona naprawdę szeroką gamę możliwości. Możesz tutaj edytować zewnętrzne zdjęcie, czyli nie musisz go nawet pobierać, wrzucać, tylko możesz wziąć jakiś link ze strony i podać tutaj do tego pluginu, a on może na przykład edytować tło, może je wyblurować, może wyciąć jakiś fragment, może rozszerzyć to zdjęcie, więc tutaj jest naprawdę parę ciekawych możliwości do zastosowania. Kajak już omawialiśmy, generator memów, to może nie będę tutaj omawiał, on jest między innymi na moim blogu opisany, no można się domyślić, co robi generator memów, no, dla zabawy myślę, że ciekawie, fajnie można sobie tutaj zainstalować. Kolejne, prompt perfect, to jest moim zdaniem zdecydowanie obowiązkowa wtyczka chyba dla każdego. Pomaga ona stworzyć jeszcze lepsze prompty, aby uzyskiwać lepsze rezultaty, czyli zamiast napisz mi artykuł na bloga, no to taki prompt perfect rozbuduje nam ten prompt, aby czat jeszcze lepiej zrozumiał, o co nam chodzi, czyli żeby ten tekst był interesujący, żeby ten tekst był długi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu przetwarza nasze proste zapytania na coś o wiele bardziej zaawansowanego, lepiej rozumianego dla czatu. Kolejna wtyczka, myślę, że dla fanów zarówno podróży, jak i generalnie osób chcących się rozwijać, Speak. Ta wtyczka pomoże Ci uczyć się różnych języków. Dzięki tej wtyczce możesz z nim rozmawiać, możesz poznawać nowe słowa, a także ono bardzo fajnie rozumie kontekst. To rozszerzenie używa także lokalnych określeń, lokalnych stwierdzeń. Nie jest to takie surowe tłumaczenie, jak często mamy w polskiej szkole, uczysz się angielskich zwrotów, których nikt w realnym świecie nie używa, tylko tutaj właśnie będą omawiane bardziej takie też normalne, nazwijmy to, z życia codziennego przykłady, więc zdecydowanie fajne narzędzie. Wideo, ok, można to myślę pominąć. No i na koniec tutaj jeszcze sobie omówmy Wolfram. Ta wtyczka jest również przydatna do robienia jakichś bardziej zaawansowanych obliczeń, wykresów, analiz danych i tak dalej. Zdecydowanie myślę, że też warto, jeżeli w tym temacie się cieszy, sobie ją zainstalować. Pokażę Tobie jeszcze kilka pluginów, których tutaj nie mam zainstalowanych, ale myślę, że można sobie je przetestować, jeśli właśnie jesteś właścicielem sklepu internetowego, czy też bloga, czy po prostu jakiegoś innego portalu. Wyszukaj sobie po prostu SEO.
Jak widzisz, jest tutaj wiele rozszerzeń, które mogą Ci pomóc w pozycjonowaniu, w analizie Twojej strony. Przy tej to są po potrafię. Do niektórych będzie trzeba się zalogować, zarejestrować, ale niektóre są bezpłatne. Tak jak na przykład to. Wystarczy, że sobie je zainstalujesz, a następnie podajesz adres Twojej strony, a następnie otrzymasz analizę i to, co warto byłoby udoskonalić na tej stronie, no, aby mieć jeszcze lepsze efekty. Nawet sobie to zainstaluję i później po wideo przetestujemy jeszcze dokładniej, bo już raz to kiedyś chyba testowałem. Okej, a więc to tyle, jeśli chodzi o pluginy do ChatGPT. Poznałeś moim zdaniem takie najbardziej przydatne, jeśli masz własny sklep internetowy, czy też prowadzisz biznes online, a także jeśli chcesz po prostu wykorzystać jeszcze bardziej potencjał sztucznej inteligencji, na przykład podróżując, to w tym te pluginy mogą Ci pomóc. Jeśli chcesz poznać ich jeszcze więcej, to zapraszam Cię na mojego bloga. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Tam dodałem znacznie więcej pluginów, które na przykład umożliwią Ci grę w szachy z czatem, czy też robienie innych ciekawych rzeczy. Standardowo, jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z marketingiem, czy też tym tematem, na przykład sztucznej inteligencji, to zadaj je w komentarzu. No i oczywiście, jeśli używasz innych pluginów do czatu GPT, które uważasz, że warto byłoby podzielić się z innymi, to śmiało daj znać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!